Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Przed nami 22 odcinek z FMA22 w powrocie do korzeni. Ja dalej z COVID-em moi drodzy, muszę się izolować, ale są tego i plusy. Ja się w sumie nawet cieszę, mam teraz więcej czasu na nagrywanie, na tworzenie dla was materiałów, tak więc ja jestem uśmiechnięty i tym samym taką postawą właśnie pokonamy tego pieprzonego wirusa. Dobrze, ostatnio w tej serii na streamie giveawayowym widzieliśmy się w czterech meczach. Najpierw LKS Łódź i remis 2-2, zwycięstwo z Legią Warszawa 4-0, zwycięstwo z Jagiellonią Białystok 4-0 i remis z Piastem Gliwice 1-1. Czyli na cztery mecze zdobyliśmy 8 punktów, a tutaj spokojnie moglibyśmy tych punktów zdobyć 12. No cóż, dwa zwycięstwa po 4-0 z Legią i z Jagiellonią. No naprawdę dużo też mówią o tym, jaki postęp zrobiliśmy już w wykończeniu w tym sezonie. Ja jeszcze między odcinkami rozegrałem sobie jeden mecz, Lechia Gdańsk. Wygraliśmy to spotkanie 2-0, no to zobaczymy sobie bramki. No i let's go, pierwsza sytuacja, Pedersen z lewej strony, Sanders do środka i zobaczcie na ten strzał Kaczmarskiego. Tak więc Iwo Kaczmarski, póki jeszcze jest w naszym klubie, no to niech tak gra, niech tak się spisuje. A tutaj zobaczcie też tą bardzo ładną akcję naszej drużyny. No i cudowny strzał Kamińskiego podwyższył prowadzenie na 2-0. W dalszej części tego spotkania jeszcze mieliśmy kilka sytuacji. N'Golo też miał okazję, strzelił nawet bramkę, która niestety została nieuznana po spalonym Kamińskiego. Ale najważniejsze jest to, że trzy punkty kolejne lądują w Zabrzu. Dzisiaj rozegramy sobie no chyba najlepsze mecze już w tym sezonie, bo zagramy z Wisłą Kraków, która teraz jest na trzecim miejscu, my na drugim. I Lech Poznań z pierwszego miejsca, tak więc już zobaczmy sobie tabelę. Tak więc Górnik Zabrze na drugim miejscu, 46 punktów, 3 punkty straty do liderującego Lecha Poznań i nad Wisełką mamy tylko jeden punkt przewagi. No mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku wylądujemy na pierwszym miejscu, no ale równie dobrze możemy wylądować na miejscu piątym, jeśli przegramy te dwa spotkania. Zobaczymy jak to będzie, przejdźmy sobie do taktyki. No i tak, mamy jeszcze Wiśniewskiego kontuzjowanego, on dopiero co wrócił po tej czterotygodniowej kontuzji. Jeszcze przypomnijmy sobie, co mu się działo. Skręcił staw skokowy, 4 tygodnie poza treningami był. Mam nadzieję, że teraz wróci do swojej dobrej formy. Tak więc w tym meczu musimy zagrać Narti, Wagułę, Canedo w obronie. Canedo też ma lekką kontuzję. On naciągnął mięśnie przywodzicieli, no ale musimy rozegrać ten mecz właśnie z Canedo w składzie. Nie mamy tutaj za bardzo innego środkowego obrońcy. Trzeba będzie się za takim rozejrzeć. Ale może zanim przejdziemy jeszcze do meczu, to chciałbym wam pokazać transfery, bo jeszcze coś tutaj się wydarzyło w klubie. No i tak, Pedersena widzieliście, ale może dla tych, co nie widzieli streama, to jeszcze pokażę naszych nowych zawodników, czyli do klubu przyszedł Adam Karabec ze Sparty Pragi, ofensywny pomocnik środkowy z mega potencjałem, podpisanego go mamy do końca tego sezonu, ja bym chciał go jeszcze zatrzymać na przyszły sezon i wtedy najlepiej go przejąć tej drużynie, bo zapowiada się naprawdę ciekawie ten młodziutki 19-letni Czech. Dalej przyszedł Liam Walsh na środek pomocy z Anglii. Bardzo dobry, świetne podania, przyjęcie piłki, dobra technika, bardzo dobry psychicznie. No jak na razie w dwóch spotkaniach średnia ocena 7-4. Przyszedł Max Sanders, również kolejny Anglik, również na pozycję środkowego pomocnika. No i on już tutaj zaczął się wyróżniać, gdyż w trzech meczach ma już dwie asysty, średnia 7,47. Bardzo podoba mi się to, jak gra ten 24-latek. Przyszedł jeszcze Mats Pedersen z Augsburga za 650 tysięcy. No tutaj po rozmowie z wami na streamie zdecydowaliśmy właśnie, że no jednak opłaca się wydać tyle pieniędzy na tego zawodnika. No jak na razie gra bardzo dobrze w trzech spotkaniach, średnia ocena 7,20. Tutaj te pierwsze dwa mecze były naprawdę bardzo dobre, 7,4, 7,6, w ostatnim 6,6. No w sumie w niczym się nie wyróżnił w ostatnim meczu, nie? 6,6 to jest taka nominalna, rozpoczynająca ocena. Ale jeszcze sprowadziłem jednego zawodnika do klubu, którego nie widzieliście. Jest to Quentin Maceiras.
lub Maseiras, Szwajcar, 27-letni, na prawą obronę. Potrzebowaliśmy jeszcze wzmocnienia na tą pozycję, no i padło na Quentina Maseirasa. Szybki, dobre dośrodkowania, dobry odbiór piłki, podania, przyjęcie, technika, no naprawdę ciekawy prawy obrońca i co ciekawe, jest to już czołowy piłkarz ekstraklasy, który osiągnął szczyt swoich możliwości, no ale ma 27 lat, więc podejrzewam, że jeszcze jakoś minimalnie może się rozwinąć. No jestem zadowolony z tego transferu, mam nadzieję, że Wy również. Z transferów z klubu, też dla tych, którzy nie wiedzą, pożegnaliśmy Daniela Ściślaka, który dostał tam sporo ofert z klauzuli swojej, czyli 975 tysięcy otrzymaliśmy za niego. No i Ściślak jest zawodnikiem Hoffenheim, już tam gra, 6 spotkań nawet zagrał, 2 asysty, średnia ocen 7,03. Aha, ale to wszystko w rezerwach na razie, dobra, dobra. Tak więc to jest Ściślak. Kaczmarski został sprzedany do Lazio za 1 700 funtów. I mamy Kaczmarskiego jeszcze do końca tego sezonu, ponieważ zaoferowali nam wypożyczenie zwrotne. Sprzedaliśmy Kiki Gabiego do Piasta Gliwice za 55 tysięcy, Nemanja Tosicia również do Piasta Gliwice za 40 tysięcy i Obradowicza jeszcze wypożyczyłem do Warty Poznań za jakieś tam hajsy, nie? Zobaczmy, jeszcze nic tam nie zagrał, u nas na razie 8 meczów, 2 asysty, no słaba ta średnia. Miałem nadzieję, że Obradowicz jednak okaże się lepszym zawodnikiem, z lepszym potencjałem. Tak więc to już jest mój pierwszy krok do tego, aby pozbyć się tego piłkarza. No on ma kontrakt dosyć długi, no ale mam nadzieję, że uda nam się go sprzedać lub też wypożyczyć w następnych sezonach. Dobra, to wszystko jeśli chodzi o transfery. Czy coś jeszcze? W sztabie tutaj niewiele w sumie się zmieniło, ale sztab mamy naprawdę na wysokim poziomie w porównaniu z resztą drużyn ekstraklasy. Dynamika, taki szybki luk, duże zgranie zespołu, bardzo dobra atmosfera. A my mamy jednego niezadowolonego zawodnika, którym jest Łukasz Borkowski, no, który niezadowolony jest z powodu czasu gry. W tym sezonie rozegrał tylko 2 mecze. Średnia 6,70, no w tym pierwszym sezonie aż 19 razy grał, większość z ławki, no ale umówmy się, no w tym sezonie mamy dużo lepszych zawodników, a Łukasz Borkowski nie rozwija się na tyle, żeby dawać mu tak bardzo szansę. No jakiś tam rozwój widzimy, nie? Ten rozwój jest w tym sezonie od grudnia, ale i tak jest za mały, te atrybuty są dalej słabe. Ile my mamy w klauzuli? 120 tysięcy na wykup tego zawodnika. No nie wiem, jeszcze ten potencjał jest duży. Ten zawodnik ma tylko 19 lat dalej. No nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co z Borkowskim jeszcze się stanie. No to chyba tyle. Przejdźmy już do składu na to spotkanie. Czyli właśnie Narti, Wague, Canedo. Na bokach obrony Galczew, Pedersen. No już tutaj zastanawiałem się, czy by Maseirasa nie wpuścić od razu, ale na razie rozpocznie z ławki. Wpuścimy go w tym meczu, myślę, z Wisełką z ławki, a później zobaczymy. Zobaczymy, jak się spisze. Dalej Kaczmarski z Sandersem na środku pomocy. Jimenez wysunięty, rozgrywający. No i N'Golo, który zobaczcie, jak zaczął się rozwijać od tego czasu, kiedy zaczęliśmy go wpuszczać w pierwszym składzie. W 4 meczach strzelił 3 bramki, 7,38 średnia ocen. No i ten rozwój. Zobaczmy sobie, czy on będzie już widoczny tutaj. No, jako tako jest widoczny. No, jestem mega ciekaw, jak dalej będzie wyglądała kariera N'Golo. Ja przypomnę, my go z wolnego transferu wzięliśmy, przyszedł do nas na testy na chwilę. No i od początku sezonu gdzieś tam był w rezerwach, no i w końcu go wyciągnęliśmy z tych rezerw, daliśmy mu szansę, no i proszę bardzo, jak zaczął grać jak z nut. No to tak wygląda nasz składzik, no to myślę, że możemy już przejść do meczu. Dobra, rozpoczynamy pierwszy mecz dzisiaj. Ja tylko przypomnę, że nasz były zawodnik Mané podpisał kontrakt z polskim klubem, no i to jest właśnie Wisła Kraków, czyli w tym meczu spotykamy się z naszym byłym zawodnikiem Alassana Mané w Wiśle Kraków. No on był, ta oferta złożona za niego padła po tym, jak my już zaczęliśmy się mocno interesować tymi środkowymi pomocnikami, których sprowadziliśmy do klubu. Aj, złe było to podanie, myślałem, że już rozpoczniemy jakąś kontrę, a tutaj mamy Enisa, no to jest też bardzo dobry napastnik, ściągnięty z... w sumie nie pamiętam skąd, ale za 650 tysięcy Wisła Kraków go ściągnęła
w tym okienku transferowym, znaczy na samym początku tego sezonu. No i Neal Ennis spisuje się jak z nut, jak na razie tam strzela dla Wisły naprawdę sporo bramek. Zobaczmy od bramki Wisła, bardzo dobra głowa, Kliment, Wachowiak, już blisko naszego pola karnego, Kliment. Jest do środkowania, ale tutaj chyba na spokoju, tak jest. No i Pedersen, dobrze, Kamiński, mamy piłkę, możemy ruszać z akcją. Jimenez, do N'Golo! Dojdzie do tego zagrania nasz napastnik N'Golo, ale nie ma do kogo podać za bardzo. Co wymyśli N'Golo? Jest Galczew. Wycofanie, dobrze, Kaczmarski przed polem karnym, oddaje strzał! Celny, dobry strzał Kaczmarskiego, ale był tam spalony Kamińskiego. Kurczę, no szkoda. Szkoda tej akcji, ale oddaliśmy jak na razie jedyny celny strzał w tym spotkaniu. Kolejna akcja Górnika, Kamiński, N'Golo, Kaczmarski do lewej strony, jest tutaj Pedersen. No zobaczmy, jak pociągnie tą akcję. Ok, oddał piłkę Sandersowi, jest w środku Jimenez, Kaczmarski, znów oddaje strzał z dystansu. No i tym razem Kieszek paruje futbolówkę na rzut rożny. Sanders będzie dośrodkowywał. Na Wagułę oddawał strzał nasz obrońca, ale niecelny niestety. No i powoli zbliżamy się do pół godziny czasu gry. No i jak na razie 0 do 0. Medwiediew z prawej strony, Wisła w natarciu, Jeboła, Plewka, Mane właśnie, ale wycofuje piłkę do tyłu do swojego obrońcy, Uryga. Lewa strona, jest tutaj Wachowiak, Mane, Kliment. Jeszcze raz Wachowiak, ależ piła w pole karne, Kliment i doskonale, Bielica nie ma nawet rzutu rożnego. Świetna interwencja naszego bramkarza, no i tam Wagułę też znalazł się w odpowiednim miejscu. No i Galczew tak jak na razie słabiutko. Poprzeczka Wisły, jeszcze Kaczmarski zagrywał tą piłkę do Bielicy. Ależ spokój. Wagułę, Galczew chyba był faulowany, tak jest, będziemy mieli rzut wolny. No, końcowa już tej pierwszej połowy. Większość strzałów Wisły Kraków w tym meczu, ale jak na razie 0 do 0. No i my mieliśmy też swoje groźne okazje. No dobra, czy jestem dumny z tego, co pokazaliśmy? No nie wiem. Nie wiem, czy jestem dumny. No okej, okay, dobrze sobie radzicie, pracujcie tak dalej, a będzie dobrze. No i świetnie na to zareagowali. Myślę, że nie będziemy już nic im mówili, aby tego nie popsuć. Więc drugą połowę rozpoczniemy z naprawdę dobrym morale. I mam nadzieję, że będzie miało to wpływ na to, jak nasi zawodnicy pokażą się w drugiej połowie. Ale już Wisła z akcją, Kliment, Wachowiak. Znów Kliment, już pole karne, jest rzutka, ale tam był spalony. Więc bardzo dobrze. No i patrzmy, co dalej będzie się tutaj działo. No myślę, że Galczewa za niedługo wymienimy. Właśnie nasz nowy zawodnik na tą pozycję wejdzie. Ennis, Kliment. Jeboła ma tutaj troszeczkę miejsca, ale już przy nim nasz zawodnik i strzał prosto w bramkę w Bielicę. Bielica nie miał problemów z obroną tego strzału. Ok, mamy rzut rożny. Będzie dośrodkowywał również Sanders. Jest Wagułę, N'Golo i jest bramka. Nie było spalonego. Moi drodzy, nie było spalonego. Tak jest, Wagułę z asystą. No i kto strzela? N'Golo. N'Golo, nasz zbawca ostatnio. Wagułę z asystą. Nie ma mowy o spalonym, tak jak mówiłem. No i N'Golo, czwarta bramka w piątym meczu w Ekstraklasie. Cudownie. Dobra, 61 minuta. Myślę, że już zrobimy tą zmianę, którą zapowiadałem, czyli Makeira za Galczewa na prawą stronę. I tutaj Kamiński 6,50 tylko. Ja mam Radkowa, ale na razie to będzie jedyna zmiana. Czyli wymieniamy prawego obrońcę. No i patrzmy dalej, bo tutaj Wisła na pewno teraz będzie atakować. Kliment dośrodkowuje, Bielica łapie. No cudownie, gdyby ten mecz zakończył się właśnie takim wynikiem, odskoczylibyśmy troszeczkę od Wisły już, ale spokojnie, tutaj jeszcze zostało pół godziny gry, więc bardzo dużo czasu. No i już piła na Ennisa, Ennis w polu karnym, wycofanie, Medwiediew, strzał z dystansu, Bielica pewnie łapie piłkę. Bardzo dobre interwencje
jak na razie naszego bramkarza. Iwo Kaczmarski też potrzebowałby zmiany, doznał kontuzji. No to wymieniamy Iwo. Chce zostać na boisku, no ale nie będziemy ryzykować za bardzo, czyli wpuszczę Walsha. Walsh zagra w parze z Sandersem, no dwóch Anglików zagra teraz razem w środku pola. Miejmy nadzieję, że tutaj znajdą wspólny język i stworzą nam jakąś ciekawą akcję. I następnego chyba wymienimy Kamińskiego albo wpuszczę Karabca, też za słabo spisującego się i za zmęczonego Jimeneza. Dobra, tak zrobimy na ostatni kwadrans, więc Karabec za Jimeneza jako fałszywy napastnik, bo tutaj Jimenez tylko będzie grał jako wysunięty rozgrywający. No i zobaczmy, trzy zmiany przeprowadzone. Też chciałbym zobaczyć nowych zawodników wpuszczonych pod piłką, czyli i debiutującego prawego obrońcę, i Walsha, który ostatnio miał lekką kontuzję i był poza grą, no i Karabca, który jak dotąd wchodził tylko na ostatnie tam kilka minut, więc za bardzo nie wniósł nic do żadnego spotkania. No ale zobaczmy, bo groźna akcja Wisły, na szczęście ten strzał nad poprzeczką naszej bramki. No i ostatnie 10 minut tego meczu, no panowie, dowieście to zwycięstwo do końca, więc zaapeluję o koncentrację. No okej, nie jest najgorzej, widzę. No i zobaczmy. No i końcówka, kurde, my lubiliśmy tracić bramki, no mniej więcej w tym czasie, w tym sezonie, ale piękny przechwyt Sandersa. Karabec, ależ wypuścił N'Golo. Piękna piłka w tempo. N'Golo! Kurczę, szkoda. Szkoda, że N'Golo nie trafił. Byłaby druga bramka na jego koncie w tym meczu. Ale mamy jeszcze stały fragment gry. Walsh będzie teraz dośrodkowywał. No niestety nie udało się dowieść piłki na głowę Wagułę. Mamy 5 minut doliczonych. Trzy z nich już minęły. Czwarta mija, więc została nam niecała minuta. Zobaczmy. Sanders, ale świetny odbiór. Po raz kolejny już w tym meczu, ale też dał sobie odebrać piłkę. Wisła do bramkarza. Kieszek. Zagranie na Enisa. Enis znów wygrywa głowę. Ale dobrze. Nie mamy piłkę. Walsh. N'Golo. Prawa strona. Jest Maceiras. Walsh. N'Golo. Tutaj w trójkącie sobie gramy. Teraz Walsh do środka obrony. No i właśnie. Utrzymajmy się przy piłce. Canedo. Pięknie też zachował się w tym meczu. No nie straciliśmy bramki. Canedo lekko kontuzjowany, ale wszystko mieliśmy pod kontrolą. Uwaga, ostatnie sekundy tego meczu. Jeszcze Yeboah prawą stroną. Będzie rzut rożny. To będzie chyba już ostatnia akcja tego spotkania. Zobaczmy. Jest dośrodkowanie Mané. Krychowiak. Nie. Kto to był? Na pewno nie Krychowiak. No ale jeszcze Wisła. Na plewkę. Enis. Dobrze, a to był chyba Wachowiak. Ok, N'Golo. Karabec, koniec meczu, moi drodzy, tak jest. Pięknie. Górnik wygrywa w meczu na szczycie. Pierwszym w tym odcinku z Wisłą 1 do 0. Oddaliśmy no, małą ilość strzałów, tylko 5, 4 w światło bramki, ale nieważne, bo Wisła nie potrafiła znaleźć właśnie światła drogi do naszej bramki. A my to zrobiliśmy, dzięki czemu wygrywamy. No i jestem bardzo zadowolony oczywiście. No, ja tutaj się troszeczkę obawiałem tego meczu przed odcinkiem, ale daliśmy radę. 1 do 0, świetny występ. No i mamy ugruntowaną już jako tako pozycję na drugim miejscu, 49 punktów. No ale jeszcze czekamy na wynik Legii i Krakowi, bo oni mogą wysłać Wisłę poza tą pierwszą czwórkę. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A tym razem, moi drodzy, Stal Mielec remisuje u siebie z Lechem Poznań, tak więc tracimy już tylko jeden punkt do liderującego Lecha Poznań. Dobra, zobaczymy, bo w następnym meczu właśnie z nimi będziemy się mierzyć. No i rozpoczynamy od razu drugi meczyk. Nie ma się tutaj nad czym zastanawiać. My w bardzo podobnym składzie jak poprzednio, no jedynie Wagułę nam wypadł ze składu, został zawieszony za żółte kartki, więc jego miejsce, no w jego miejsce wszedł Wiśniewski. To jest jego pierwszy mecz po kontuzji, no to zobaczymy, w jakiej formie
Wiśniewski do nas wrócił. N'Golo zostaje jako nasz napastnik. No, jest to najlepiej trenujący zawodnik w naszym klubie. Jego ocena treningowa to 9,95, tak więc prawie perfekcyjnie N'Golo trenuje dla naszego zespołu. Zobaczmy, pierwszy kwadrans już powoli nam mija. No i Lech Poznań przy piłce. Gramy w Poznaniu. To spotkanie piękny przechwyt Galczewa, Kaczmarski, Jimenez, Kamiński. I bramka! 1 do 0. Sędzia coś tam chyba zgłasza. Zobaczmy. Będzie użycie VAR-u. No i uwaga, czy był tam spalony? Nie było spalonego. Gol uznany, tak więc obejmujemy prowadzenie w 15 minucie. 1 do 0. Jimenez z asystą, Kamiński i to była chyba jego 17. bramka w tym sezonie. Bardzo skuteczny Kamiński. Dobra, już pomijamy 1 do 0. No i tym samym właśnie wskakujemy na pierwsze miejsce. Cracovia wygrała z Legią, dzięki czemu tam awansowali wyżej. No i teraz liczą pewnie na potknięcie czy Lecha, czy Górnika. Najlepiej dla nich w sumie, gdyby ten mecz zakończył się remisem. No ale nieważne, to jest dla nas najważniejsze, abyśmy to my wygrali. Zobaczmy, Galczew na prawej stronie. Jest dośrodkowanie Galczewa, Jimenez. Ach, tam już zapowiadało się na strzał głową Jimeneza, chociaż teraz strzał z dystansu, ale za słaby był ten strzał Jimeneza. No i dobra, jak na razie przeważamy, prowadzimy, więc no możemy się cieszyć, oby tak pozostało do końca. Pół godziny gry już za nami, Galczew z wrzutką w pole karne. Okej, jeszcze Jimenez zbierze tą piłkę, Wiśniewski, Sanders. Galczew, Jimenez. Sanders, ale tutaj za bardzo nie ma z kim grać, chociaż Kaczmarski ładnie się pokazał. Galczew, zobaczmy, ale piękna interwencja tam zawodnika Lecha. Jeszcze Galczew, Kaczmarski. Dwójkowa akcja naszych zawodników na boku pola karnego. No i daliśmy sobie tą piłkę odebrać, ale tylko na chwilkę. Dalej będziemy kontynuować tą akcję, chociaż już się zakończyła. Usunie agresywny odbiór piłki. No nie, ja go zostawię. Mam nadzieję, że nie będzie żadnego rzutu karnego. Na streamie mieliśmy chyba 3 mecze z rzędu, kiedy przeciwko naszej drużynie mieliśmy rzuty karne i jeden z nich został obroniony przez Bielicę. Dobra, zobaczmy tą akcję. Ależ pięknie, Sanders, to musi być gol. Sanders, lewa noga, no niestety. Ej, doskonała okazja naszego środkowego pomocnika, no ale będzie tylko rzut rożny. No tutaj też jesteśmy groźni, chociaż w tym sezonie dużo mniej niż w poprzednim. No i tym razem również nie udało się uzyskać zamierzonego efektu. Kaczmarski. Wiśniewski. Dawać tutaj na dół. Narti fajnie był ustawiony. No niestety już za późno. No okej, kończymy powoli pierwszą połowę. Jeszcze Lech tutaj próbuje zaatakować. Prawym skrzydłem. O, Ramirez ładnie uciekł, ale już naszych dwóch przy nim. Żukowski. Ale ten strzał był bardzo słaby. Dobra, czyli chyba zakończymy tą pierwszą połowę prowadzeniem 1 do 0. Tak jest. No i skromne prowadzenie, ale nieważne. Nawet takim wynikiem ten mecz może się zakończyć. Nie będę narzekał. No i nie chcę widzieć choćby minimalnych oznak braku zaangażowania w waszym występie w drugiej połowie. No i dalej wiecie, że macie umiejętności. Ja też to wiem. Okej, możemy rozpoczynać drugą połowę. Jak na razie N'Golo, tylko 6-6 ocena, żółta kartka na jego koncie. No, możliwe, że nawet wymienimy N'Golo w drugiej połowie. No, coś tam był widoczny, nie? I kilka główek celnych, i tam podania też były celne, tak więc no, nie możemy też odmówić dobrej gry N'Golo w tym meczu. Pięknie Narti, no, ale jeszcze trzeba utrzymać się przy tej piłce. Dobra, koniec pierwszej akcji. No i zobaczmy. No, Lech na pewno będzie atakował w tej drugiej połowie. No, grają u siebie, więc mają ten atut swojego boiska. No N'Golo ta ocena już tylko 6,5. Nie radzi sobie za bardzo z obrońcami Lecha. No ale zobaczmy. Może to być groźna akcja. Jest wrzutka Galczewa w pole karne. Zobaczmy. Wybija bramkarz Lecha. Jeszcze Jimenez. Jeszcze Galczew. Kamiński, będzie gol. Tak jest. Dobra. Zamieszanie w polu karnym. Wykorzystaliśmy. Też szczęśliwie troszeczkę ta futbolówka zachowała się blisko bramki Lecha. No i dobrze, mamy 2 do 0. Tutaj chyba nie będzie żadnego asystenta.
No nie, bo tam piłka odbijała się od zawodników Lecha. No i Kamiński, bardzo ładnie. Jest druga bramka tego zawodnika w tym meczu i 18 już w tym sezonie. No to dobra, teraz chyba możemy już przeprowadzić tą zmianę. Czyli za N'Golo wypuścimy... Wpuściłbym Musiałowskiego. Musiałowski, oni tam chcieli, żeby on grał jako wysunięty napastnik chyba, nie? Tak jest. Wysunięty napastnik... Okej, no to Kamiński będzie lisem pola karnego, Musiałowski wysuniętym napastnikiem. Dobra, no to zobaczymy, jak ta para teraz napastników sobie poradzi. Okej, od wyrzutu z autu Pedersen. Czyżby kolejna akcja Górnika, Musiałowski, Sanders, ależ piła, Kamiński, czy będzie hat-trick? Kamiński, ajajaj. No kurczę, to powinna być bramka, nie? Okej, okay, Pedersen już bardzo zmęczony, no to myślę, że wpuścimy Janże. Janża ostatnio no, wycofany tutaj na rezerwy. Okej, okay, druga zmiana przeprowadzona, no i wstrzymamy się jeszcze z ostatnią. No tutaj na środek trzeba będzie kogoś wpuścić. No to ostatnio Karabec i Walsh weszli, no to chyba przyszedł czas na Bartka Nowaka, no i Nowak wejdzie za Iwo Kaczmarskiego na środek pomocy. Ok, wszystkie zmiany przeprowadzone. Zobaczmy, Lech Ryboko, bardzo ładnie Bielica. Utrzymuje naprawdę wysoką formę, jestem mega zadowolony z naszego bramkarza. No i przy piłce Górnik, 82 minuta. Jeszcze próbujemy tutaj stworzyć sobie jakąś okazję. No też Kamiński czeka na hat-tricka. No może uda się to tym razem, zobaczmy, Kamiński. Do Musiałowskiego, Musiałowski, prawa noga, ale przestrzelił to. Musiałowski jest lewonożny, no ja go tam wysłałem na dwa mecze juniorów, no i tam raz zdobył hat-tricka i raz chyba dwie bramki, więc no jest w formie Musiałowski. Wrzutka Sandersa, tutaj też w poszukiwaniu Kamińskiego. Arboleda tym razem dużo lepiej. Arboleda, tak nazywał się przecież ten środkowy obrońca kiedyś w Lechu, nie? Dobra, zobaczmy. Galczew. Galczew, mega widoczny w tym spotkaniu. Jest ośrodkowanie, Kamiński. Jeszcze Nowak. Ale brawa Nowaka. Tak jest, Bartek Nowak. Piękne wejście w pole karne. Asysta Kamińskiego. No i Kamiński dostanie gracza meczu. Dwie bramki i asysta. No i mega strzał Nowaka. Mamy 3-0. No, z drużyną, która liderowała przez większość tego sezonu i to jeszcze na ich stadionie. To też dużo mówi o tym, co możemy osiągnąć w tym sezonie, myślę. No i piękny wynik. No naprawdę, obawiałem się tego meczu przed nagraniem tego odcinka, no a teraz już myślę, mogę być spokojny. Czyli wszystko, co dotychczas zrobiliśmy w klubie, czy w tym sezonie, czy też w poprzednim, no ale głównie w tym, te wszystkie wzmocnienia i tak dalej, no jednak to wszystko się opłaciło, bo właśnie zostaliśmy liderami Ekstraklasy, moi drodzy. Czyli Górnik Zabrze na pierwszym miejscu, 52 punkty, 2 punkty przewagi nad Lechem, nad Krakowią, już 4 nad Wisłą oraz nad Legią Warszawa. No tutaj nie możemy... oczywiście spocząć na laurach, przestać dobrze grać i tak dalej, no my jeszcze musimy tą formę dociągnąć do końca sezonu. No i kurczę, istnieje duża szansa na to, że będziemy grać w pucharach w przyszłym sezonie, no i istnieje też duża szansa na to, że zdobędziemy mistrza Polski w drugim sezonie naszej kariery. Dobra, Kamiński w świetnej formie i mamy 13 mecz bez porażki z rzędu. Czyli na te 13 spotkań mamy tylko dwa remisy z ŁKS-em i z Piastem Gliwice. No a tutaj były mecze z Krakowią, z Legią, tutaj z Jagiellonią też 4-0, właśnie z Wisłą, z Lechem. No świetnie, naprawdę świetnie to wygląda. Dobrze, zobaczmy sobie w kalendarzu, co tam przed nami. Czyli Warta Poznań, Stal Mielec, Podbeskidzie i Raków. Dobra, chyba tutaj się spotkamy w następnym odcinku na tym dwumeczu z Podbeskidziem i z Rakowem. No, no i wtedy myślę, zostanie nam już kilka spotkań do końca, czyli myślę, że w dwa odcinki powinniśmy się wyrobić już do końca tego sezonu. Dobrze, moi drodzy, no to by było wszystko w tym odcinku. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Siemano.